Zapraszamy wszystkich na spotkanie wyborcze. Komitet Europa Plus, Twój Ruch. Witamy serdecznie. I wolne konopie razem do Zalety legalizacji marihuany to jest przede wszystkim zerwanie z absurdem, bo w tej chwili 3 miliony Polaków to marihuanę pali i nie można udawać, że wszystkich jesteśmy w stanie zamknąć, po prostu to nie działa. Kolejna rzecz to są pieniądze, 8 miliardów złotych do budżetu, które może wpłynąć z legalnego biznesu. To jest zdrowie, kontrola jakości, kontrola dostępu dla niepełnoletnich, dostęp do leku dla osób potrzebujących, chorych. Także naprawdę szereg różnych argumentów, których każdy trafia do różnych innych osób, ponieważ wiadomo, że co innego przekonuje samego palacza, samego użytkownika, ale warto sobie zdać sprawę z tego, że korzyści z legalizacji płyną również dla osób, które wcale same nie używają. Pytanie, dlaczego warto palić marihuanę, jest bardzo podchwytliwe, ponieważ ja nikogo nie zachęcam do palenia marihuany. Wręcz nie jestem w stanie powiedzieć, czy warto palić marihuanę. Być może nie warto palić marihuany, natomiast na pewno nie warto wsadzać ludzi do więzienia za to.